Kolejna paczucha przyszła. Tym razem mam nadzieję, że jest to drugi kluczyk. Sobie go zakodujemy. Mam nadzieję, że przestanie migać ta kontrolka tam. Kluczyk widać jest. Nówka podobno ma sobie już tą pastelkę od Immo. No dobra, podjadę teraz najpierw do faceta, co przycina klucze, co dorabia klucze. Mam nadzieję, że dorobi mi ten grot. A potem sobie to zakodujemy. No, witam Was ponownie. Tutaj jest z wnętrza swojego bolidu, jakim jest Passat B5. W poprzednim filmie pokazywałem Wam, jak zakodować immobilizer. Tym razem mam drugi kluczyk z już przyciętym grotem. Chcę sprawdzić teraz, czy ta moja teoria, że jak włożę teraz ten kluczyk, on się zaprogramuje. Bo jak pamiętacie, w poprzednim filmie wpisałem wartość 2, to ikonka od immobilizera zniknie. No więc sprawdźmy to. Kluczyk włożony, ale ikonka sobie dalej miga. Czyli wychodzi na to, że trzeba będzie to jeszcze raz zaprogramować, ten kluczyk. Ale o co mi chodzi? W tym filmie zaprogramujemy pilot, czyli jakby centralny zamek, otwieranie, zamykanie. No i dobra, wkładamy ten kluczyk, stary kluczyk, nowy mam tutaj. Zaraz wysiądziemy z auta i postaramy się go zakodować. Akurat w moim samochodzie jest o tyle dobrze, że mam jeszcze zamek w drzwiach. No i teraz tak, wkładamy kluczyk tutaj do zamka. Zamykamy, przytrzymujemy. No i dobra, więc tak, raport sytuacyjny. Nie udało mi się zakodować tego kluczyka, tak jak opisywali ludzie na forum, żeby włożyć go po prostu do zamka, przekręcić, wcisnąć dwa razy, oczekać. Więc spróbujemy za pomocą VCDS-a. Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, mamy VCDS-a już uruchomionego. O, przetestujmy połączenie, zapłon jest niewłączony. Też włączamy zapłon. Ok, połączyło się. Zapisz. Przechodzimy teraz do wyboru sterownika. Moduł komfortu. Ja, o ile dobrze pamiętam, to było to chyba w adaptacji. Dobra, przypniemy sobie, bo tutaj się ruch trochę zwiększył, żeby nie zakłócali. Adaptacja, przechodzimy do opcji dopasowanie pilotów centralnego zamka. Mamy jeden, dodajmy nową wartość 2. No dobra, sprawdźmy teraz. Mamy oryginalny kluczyk. Ale ten coś nie chce współdziałać. No dobra, sprawdźmy raz jeszcze w takim razie. Czy tak, moduł komfortu, adaptacja. Jest wartość 1 cały czas. Mamy informację, że wprowadź liczbę pilotów i zaprogramowania. Zapisz. Naciśnij minimum na 1 sekundę przycisk 1 lub 2 na każdym z nadajników do zaprogramowania. Uwaga, wszystkie piloty należy zaprogramować podczas jednej procedury. Programowanie pilotów może przekroczyć 15 sekund. No dobra. Czyli jedziemy. Sprawdźmy. Cały czas pokazuje wartość 1. Zliczanie. Oj, coś nie chce to pójść. Moduł komfortu raz jeszcze. Mamy teraz ten nowy kluczyk włożony. Adaptacja. I teraz pytanie, czy to elektronika w kluczyku uszkodzona? Czy znowu coś... Ja na przykład nie tak robię. No dobra, nie poddajemy się. Sprawdzimy jeszcze raz. Dopasowanie pilotów
Wartość zapisana 1, wartość testowa 2. Dobra, to jeszcze sobie popróbuję i wrócę do Was, jak tylko mi się uda to ogarnąć. No więc tak, raport sytuacyjny. Udało mi się ogarnąć mobilizer. Wystarczyło, że po prostu dałem jeszcze jeden kluczyk, wsadziłem go do stacyjki. Na szczęście nie zgubiło mi to kodowania z tego kluczyka. Ale problem jest znowu z zakodowaniem. Z zakodowaniem właśnie pilota. Nie wiem, czy to ta elektronika w tym jest wadliwa. Mam w domu jeszcze jeden kluczyk w częściach. Staram się przełożyć jakby z niego całą elektronikę i przyjdę przetestować raz jeszcze. Może to jest to kwestia po prostu elektroniki z tego kluczyka, że nie chce działać. Tego kupiłem już tutaj w Polsce. Nie wiem, czy on też został sprowadzony z AliExpress. Tamten był ściągany z Ali. No i dobra, nie przedłużam, jadę do domu, ogarnę jakieś zakupy i postaram się jeszcze raz wrócić do tego samochodu, bo jednak no, przydałoby się otwieranie z pilota. Z kluczyka jak najbardziej otwiera zamek, no ale no, wolałbym z pilota. Dobra, mały raport sytuacyjny. To jest płytka z tego co z kluczyka, który próbowałem obecnie zakodować i nie szło. Gdzie kształt jest nieco inny, aczkolwiek to powiedzieć o kształt chodzi. Ale no, różnią się te płytki. Sam kluczyk już prawie złożyłem. Tutaj już jest złożona ta pastelka. To na dole będzie widać. Składam do kupy i idę do auta. Dobra, przełożyłem grot jedynie z tego starego z nowego kluczyka, który dzisiaj do mnie przyszedł. Do tego kluczyka, którego miałem z AliExpress. Widzicie, on trochę inaczej wygląda niż tamten. Na szczęście grot pasuje. Proszę również tą pastylkę od immobilizera i sprawdźmy może, czy w ogóle immo działa, czy się pastylka nie zepsuła. Dobra, tutaj to zniknęło. No i co, może spróbujemy tą metodą bez VCDS-a zaprogramować ten nowy kluczyk. Czyli odpalamy tutaj sobie zapłon. Mam ten stary kluczyk włożony. Tu mam ten nowy. No i zobaczmy. Może uchylę sobie szybę na wszelki wypadek, by się coś miało zablokować. Tutaj nic nie mignęło jeszcze. Spróbujmy raz jeszcze. Włączmy zapłon. To i nie idzie. Czyli co, podpinamy VCDS raz jeszcze i zobaczymy. A teraz już sam zwątpiłem, czy ja coś źle robię, czy ta elektronika jest w kluczykach. Czy może, nie wiem, pasat nie chce dodać drugiego klucza. Dobra, to ja się na chwilę rozłączam, podłączę sobie sprzęt i za chwilę wracamy z kompa raz jeszcze. No i dobra, odpalam koniecznie nagrywanie ekranu. Nie wiem, czy wspominałem Wam wcześniej, ale odnośnie tego immobilizera z tym nowym kluczykiem po prostu dodałem plus jeden w VCDS-ie. No i nie musiałem kodować jeszcze raz tego pierwszego kluczyka, więc po prostu dodało ten drugi kluczyk. Dobra, odpalam VCDS-a, a może przerzucę Wam obraz z komputera. Stosuj. No i spróbujmy. Jak teraz nie pójdzie, to już zwątpię. Chyba moduł komfortu to był. Adaptacja. Dopasowanie pilotów. A, dobra. No i próbujmy raz jeszcze. Testuj. Co, nic się nie zmieniło. Wówczas jakby czekał na zliczenie. Wartość testowana 1. Teraz tu nie mogę nic zmienić, ani to jest to, nie zapisz. Zobaczmy, może trzeba się zalogować. Będzie jakaś podpowiedź. Zamykanie selektywne jest nieaktywne. Dobra, ale nie o tym. Spróbujmy raz jeszcze. Była tu zapisana 1. Próbować liczbę pilotów do zaprogramowania.
Następnie naciśnij minimum na 1 sekundę przycisk 1 lub 2 na każdym z nadajników do zaprogramowania. Wszystkie programy należy programować podczas jednej procedury. Dobra, to czytaliśmy. 2. Pyk. Testuj. Może trzeba dłużej przytrzymać. Tutaj sobie miga. Ale tutaj jest w zliczaniu cały czas 1. Nie wiem, czy ta wartość powinna się zmienić. Jest ona gotowa. Zobaczmy, może działa. Nie. No dobra, moi drodzy, pytanie w takim razie do Was. Co takiego ja tutaj źle zrobiłem, że to mi nie chce działać? Może ta elektronika w kluczyku? Zobaczmy jeszcze raz. No niestety, ale nie chce iść. Nie wiem, czy to wina VCDS-a. No ale to mu zadom tutaj z zamkiem też to nie idzie. Co my tu jeszcze mamy za programem? Spróbujmy ten VCDS Lite. Ciekawe, czy w ogóle się połączę z tym kabelkiem, czy muszę... Aha, musiałbym tamten wpiąć. Ten KKL. No ale sprawdźmy, może to coś nam tutaj da. Ja sobie teraz to podłączę. No dobra, podłączyłem ten drugi kabelek. Chyba zbiorę. Podłączyłem ten drugi kabelek KKL, na którym działa VCDS Lite. Raczej powinien działać. No i co jest z nim nie tak, że nie chcę zaskoczyć. Teraz może się przestawił port. Gdzie my tu mamy sprzęt? A, sterowniki w ogóle się wysypały od niego. USB-com. Ja usunąłem te sterowniki. Koszów widzę, już nie ma. Dobra, ja to ogarnę. Ogarnę te sterowniki. Dobra, ja ogarnę te sterowniki i do Was wrócę. Zobaczmy tylko, czy ten się podpiął pod COM2. COM3, dajmy COM2. A, COM2 jest w użyciu. To COM1. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. VCDS Lite. Mamy COM1. Pięta, okej, mamy połączenie. No i sprawdźmy to jeszcze raz. Może na tym VCDS Lite się uda. Napon jest włączony. Sobie możemy klimkę wyłączyć. Żeby nam po baterii za bardzo to nie zechlało. No i dobra, wchodzimy znowu w adaptację. Dajmy mu New Value 2 test. Zmienimy na test. Pyk. Co, nie idzie nam zapisać? Ale to chyba się nie uda. Próbujemy go jeszcze włożyć tutaj do stacyjki. Jak jest włożony w stacyjce, to ogarnie. Kliknijmy na test. Nie. No i też widać nie chcę. No i teraz pytanie do znawców tego tematu. Co ja tutaj robię takiego źle? Będę Wam wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Czekam na odzew w komentarzach. Nie zapomnijcie proszę zasubskrybować kanału i do zobaczenia w następnym filmie.